Wakacje to czas spacerów, dlatego może zamienimy nudne wyjścia na ciekawy spacer połączony z odkrywaniem miasta. Zapraszamy na spacer po Starówce. Dawno temu kamienicę tę zamieszkiwał bogaty płatnerz wraz z dwójką dzieci. Rodzice niesamowicie kochali swoje pociechy, dlatego zawsze kazali im trzymać się blisko domu. Dlaczego? Dlatego, że w lochach Starego Miasta straszył okrutny smok – bazyliszek. Było to stworzenie o ciele koguta, pokrytym łuską, które potrafiło zmienić w kamień swoimi czerwonymi, strasznymi oczami każdego, kto odważył się zbliżyć do jego skarbów. Pewnego razu do miasta zawitał cyrk. Dzieci ubłagały swoich rodziców, aby również mogły zobaczyć te niesamowite rzeczy, które pokazywano na rynku. Rodzice zgodzili się, jednak przypomnieli im po raz kolejny, aby zostały blisko domu. Dzieci złożyły obietnicę, jednak podążając za cyrkiem, za tańczącym niedźwiedziem, podeszły w pobliże lochów, gdzie mieszkał bazyliszek. I wtedy do głowy przyszła im niesamowita myśl. Chodźmy poszukać skarbów. Tak też zrobiły. Chłopiec zszedł troszkę szybciej i biedna dziewczynka usłyszała tylko jego przerażony krzyk. Został zamieniony w kamień. Dziewczynka płakała długo, aż wreszcie odważyła się wyjść z lochów bazyliszka. Pobiegła szybko do domu, a na jej spotkanie wybiegli przerażeni rodzice, którzy wraz z całym miastem szukali dzieci już od południa. Dziewczynka opowiedziała im, co się stało i trzeba było poszukać kogoś, kto odważyłby się zejść do lochów bazyliszka. Nie było to jednak łatwe. Wielu próbowało już to uczynić, jednak każdy z nich został zamieniony w kamień, podobnie jak biedny chłopczyk. Ale znalazł się biedny szewczyk, który chociaż nie miał przy sobie ani grosza, to jednak miał odważne serce. Jednak zanim poszedł do lochów bazyliszka, wpierw poszedł po rozum do głowy. Obwiesił się cały lustrami i tak uzbrojony zszedł do mieszkania podłej kreatury. Kiedy bazyliszek spojrzał na niego, aby zamienić go w kamień, jego wzrok odbił się w lustrach i trafił bazyliszka. Smok został zamieniony w kamień, a wszyscy śmiałkowie i biedny chłopczyk zostali odczarowani. Chłopiec wrócił do domu, a cielsko bazyliszka rozbito w pył, aby już nigdy nie mógł powrócić do swojej dawnej formy. Chłopiec zaś, nasz dzielny szewczyk, został obdarowany pięknym mieszkaniem na rynku Starego Miasta. I od tej pory niczego już mu nie brakowało, a wszyscy mieszkańcy mogli spacerować po ulicach Starego Miasta bez strachu.